Starymieście. I jest jarmark świętego Dominika. Fajne kamionki do masła, do smalcu. Ogórków. Wróciłyśmy ponownie do naszej gruzińskiej restauracji i nie wymówię tego, ale wzięłyśmy odżachuri, takie ziemniaczki zapiekane z mięskiem jakimś i zupę czaszuszuli. Pikantny gulasz gruziński z mięsem wołowym. Także zobaczymy i słuchajcie, mają bardzo dobre piwo, obolą białe, takie pszeniczne, takie nieinwazyjne. Także polecam, polecam. Jak urlop, to urlop. Słuchajcie, mamy gulasz w takim pięknym kocyjełku. Dorota instagramuje. To poczekaj, jak mam przyjdzie, to cię przystawię. No i mamy te zapiekane ziemniaczki z wołowinką. Także wygląda przecudnie, insta friendly. Ja zaraz robię zdjęcia. No, życzcie nam smacznego. Niedźwiedzie, ale pachnie. Ciągle mi to kadzidło pachnie.
taki dobry pomysł z drzewkiem, bo opowiem wam tak, że ja kiedyś na targach postawiłam miotłę ze światełkami. Wszyscy ją widzieli z daleka. Było fajnie. I mamy drewienka różna. Tu mamy katedrę. Rozpościera na różnych ulicach, a my sobie tak wędrujemy uliczkami, czasem w pięknych okolicznościach przyrody. Ciasno, ale ślicznie. Zobaczcie, jakie są piękne robione łapacze snów. Ręcznie, rewelacje. Śliczne. Te nie są ręcznie robione, bo te mam, to wam pokazywałam. Ja kupowałam za 20 zł, są za 45.
kochani, statek przypływa, most podniesiony. Wczoraj wam, w sobotę wam vlogowałam, jak przez niego szłam. Teraz mamy stateczek. Statyszczek. Kaśka, zobacz, gdzie wróciłyśmy. Ta-da-ta-da! Będziemy jeść to, co ty jadłaś, takie te pyszności. I tak a propos, dopiero dotarłyśmy, nie? Bo zabłądziłyśmy. Ale to nic. Was pozdrawiam. I on co jakiś czas pije, a myśmy padły na ławce. Myśmy padły jak pisienki. Poziom wysokości równy minus jeden. No. I jesteśmy takie padnięte, że nawet nam się nie chce iść po sok. 50 metrów dalej. Żeby też za 20.